okolicach miasta Jeonju w skalnej grocie znajduje się buddyjska świątynia Seogwuran. Powstanie świątyni datuje się na VIII wiek. W 1995 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jeden z pierwszych obiektów w Korei. Niedaleko świątyni Seogwuran znajduje się świątynia Bulguksa. Wejścia do świątyni pilnuje czterech niebiańskich strażników z dzidą, smokiem, mieczem i lutnią. Most błękitnego obłoku. Most kwiatów lotosu i skarbów Buddy. W dziedzińcu znajdują się dwie kamienne pagody. To pagoda wielu skarbów. Druga jest rekonstruowana. Budda Sakyamuni i jego 16 arhatów. Kaplica Guanyin z posągiem Avalokiteshvary, czyli tego, który słucha płaczów świata i jest gotowy pomóc cierpiącym. Klasztor buddyjski został tu założony już w 528 roku. Po rozbudowie pod koniec VIII wieku liczył 200 budynków rozłożonych wokół licznych dziedzińców. W czasie inwazji japońskiej klasztor został spalony w 1593 roku. Był wielokrotnie odbudowywany. Po 1805 roku niszczał i był częstym celem rabunków. Obecny kształt jest wynikiem rekonstrukcji zakończonej w 1973 roku. W parku Tumuli w Jeonju znajdują się 23 kurhany, będące grobowcami królów dynastii Silla, panującej prawie 1000 lat, od 57 roku przed naszą erą do 927 roku naszej ery. Jeszcze w drugiej połowie XX wieku teren ten był gęsto zabudowany. W 1970 roku budynki wyburzono, a mogiły odrestaurowano. W Muzeum Archeologicznym w Jeonju prezentowana jest animacja przedstawiająca sposób budowy grobów królewskich.
jednego z grobów można wejść. Jest tu replika miejsca, w którym spoczywało ciało zmarłego przed wiekami króla. W grobie znaleziono 12 tysięcy artefaktów, w tym złotą koronę. Miejsce, w którym spoczywało ciało króla. Ikona miasta, obserwatorium astronomiczne z VII wieku. Muzeum Narodowe w Gyeongju. Rysunki naskalne sprzed 4000 lat. Teren pałacu z okresu Królestwa Silla. Pawilony zostały zrekonstruowane kilkadziesiąt lat temu. Pierwotnie kompleks pałacowy był znacznie bardziej okazały. Staw jest sztuczny i został zbudowany za czasów króla Munma, który panował w latach 661-681.